Cześć kochani, witam was po wakacjach, po moich wakacjach oczywiście, bo wakacje nadal trwają i dzisiaj zobaczycie haul z wakacji, haul z wyjazdu do Trójmiasta. Jeżeli nie widzieliście, to filmik o tym wyjeździe, vlog wyjazdowy, vlog wakacyjny jest już na kanale, a teraz zobaczycie zdobycze z tego wyjazdu, no i oczywiście stylówki z tymi zdobyczami. Bardzo serdecznie was zapraszam na ciąg dalszy. Oczywiście jeżeli wam się podoba ten kanał, jeżeli spodoba się wam filmik, to polubcie koniecznie i zasubskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne dla zdobywania nowych zasięgów. Przechodzimy dalej. Najpierw zobaczcie, co nagrałam na wakacjach, bo część rzeczy, które kupiłam, nagrałam w naszym apartamencie wyjazdowym i tam pokażę wam też takie niektóre rzeczy w stylówkach. Jest tu jeden komplet, który szczególnie zasługuje na uwagę i zobaczycie też stylówki takie plażowe, powiedzmy, zdjęcia, sesję zdjęciową na plaży w tym. Będą też dwie rzeczy dla przyjaciółki, dwie sukienki, także zobaczycie, to będą stroje ciążowe, powiedzmy, ale to są takie sukienki też, które będzie można wykorzystać również później. Także zapraszam was na samym końcu, pokażę wam jeszcze trzy sukienki, które kupiłam tuż po przyjeździe, a to przy okazji, bo już mam je przygotowane, więc przy okazji zobaczycie je, bo ten filmik nie będzie zbyt długi, także zdążymy to jeszcze na końcu pokazać. Kochani, przechodzimy teraz do tej relacji. Moi drodzy, od początku wam pokażę. Pierwsza spódnica, którą kupiłam, to było w tym pierwszym sklepie w Gdańsku jeszcze i to jest taka jedwabna, 100% jedwabna, bo również i podszewka. Spódniczka ołówkowa w rozmiarze takim między M a L i ona jest oczywiście za duża na mnie i niestety spada mi, nie da się za bardzo jej tak umocować, ale jest naprawdę przepiękna, kremowa, w idealnym stanie, cieniutka, więc jeżeli lubicie jedwab, to was zapraszam serdecznie. No i teraz kombinezon, który po prostu jest hitem, trochę tam było w przebitek z ostatniego filmu z nim w garderobie, natomiast tutaj widzicie metki, pokazuję wam, a to dlatego, że to jest produkt ekologiczny, wolny od, nie produkuje po prostu zanieczyszczeń, ekologiczny sposób wytworzony. W dodatku tutaj pokażę wam za chwilę metkę, na której będzie widać, że każda rzecz jest szyta przez jedną panią w Afryce Południowej, która się nawet podpisała na tym produkcie. To jest taka firma, powiedzmy, niszowa, ale bardzo wysokiej jakości rzeczy robi. Bardzo unikatowe, z naturalnych materiałów. I tutaj pokazuję wam metkę, że produkt kosztował pierwotnie 190 euro. Więc naprawdę, i nowy z metkami. W dodatku tam widać trochę kątem oka, ale pokażę wam na końcu jeszcze, że do tego kombinezonu jeszcze była dołączona do metki bransoletka z mapą Afryki, z takim znaczkiem Afryki. Bardzo fajna, pasująca do kombinezonu. No i tutaj już mierzę kombinezon tak przed lustrem, ale w międzyczasie pokażę wam też przebitki zdjęć, bo zrobiliśmy fajne zdjęcia na wydmach w tym kombinezonie, a później będą też zdjęcia w tym kombinezonie plus w jedwabnym płaszczu, który był w garderobie poprzednim razem. Jest to taki luźny kombinezon z bawełny, takiej cieniutkiej, ale bardzo fajnej jakości. Można sobie oczywiście regulować ramionczka, ja tutaj dałam go na kostium kąpielowy, dlatego mam go tak dosyć zakrytego, ale można go spokojnie też nosić właśnie na normalny biustonosz, powiedzmy nie bez szwowy, tylko bez ramionczek. Świetnie uszyty, ma takie szczypanki z przodu, ma zaszewki w pasie i tutaj mierzę jeszcze do torebki, która pasuje do kolorystycznie, tak, jest tam oczywiście kolor zielony również. Zobaczycie później w zdjęciach, że będę miała też pasek w takim zielonym kolorze, jak w tej torebce do tego kombinezona. No dwie wersje, z paskiem i bez. No i tutaj jeszcze pokazuję wam ten właśnie płaszcz, który wystąpił w tej stylizacji wydmowej, ten jedwabny. No płaszcz jest, słuchajcie, przepiękny, on ma w dodatku podszewkę. I ten płaszcz mogę nosić też, lub ktoś może nosić na lekcję śpiewania na Boże Narodzenie, bo on wygląda jak bombka dosłownie. Piękny, piękny kolor. No i te złote hafty, no przepiękne, złote guziki. Jest perfekcyjny po prostu ten płaszcz. Jeszcze jakby do tego dołożyć jakiś pasek ozdobny, to no po prostu strój jak z bajki. W każdym razie zobaczcie, jak to tam wygląda w tych stylówkach na wydmach.
będę Wam tam wklejać za chwilę zdjęcia. Kamizelka. Kamizelka, którą też widzieliście krótko w przebitkach z garderoby, z ostatniego, tam przedostatniego sklepu, oprócz galerii. Jest przepiękna, słuchajcie. Tutaj pokazuję metkę Charisma, włoska kamizelka. Skóra naturalna. O, i ona jest obrobiona taką dzianiną, takim ściągaczem dzianinowym. Jest właśnie w takim stylu lat 80. Właściwie to ona jest vintage, więc pewnie jest z lat 80. No i słuchajcie, ta kamizelka kosztowała 60 zł, więc naprawdę... no jak na taką rzecz to może niewiele, natomiast no jeżeli miałabym to kupować do sklepu, no to jest wysoka cena, prawda? Natomiast dla mnie jak mam ją nosić, to super, uważam. Następna rzecz tutaj to piękna spódnica Jackpot, coś tam pomyliłam się ostatnio, mówiłam, że Noa, w takim stylu Old Money. Tutaj zobaczcie przebitkę teraz zrobioną z tą spódnicą. Jest z bawełny, naprawdę świetny styl ma ta spódnica. To jest granat, biel i czerwień. Naprawdę super wygląda według mnie. No i tutaj zobaczycie sukienkę, którą kupiłam dla Asi, bo Asia już pod koniec, powiedzmy, ciąży. I no, takie ubrania idealnie wygodne są na wagę złota, szczególnie na plażę. Sukienka naprawdę super, zobaczycie tutaj zaraz zdjęcia Asi w tej sukience. Takie szybkie, przelotne tylko. W każdym razie naprawdę się też udała bardzo fajnie. No i spódniczka Adidasa też była w przymierzalni. Oryginalna, zobaczycie tam na końcu metkę. Piękne ma wzory, naprawdę przepiękne, bo wiecie co, mnie tam aż tak nie kręcą te znaczki, że tam Adidas czy coś, ale widać było, że bardzo dobra jakość tej spódniczki. Fajna, bardzo wygodna i wiecie co, naprawdę będę w tej spódnicy chodzić na przykład po domu, ja bardzo lubię takie wygodne rzeczy i w ogóle też gdzieś na wycieczkę taką, powiedzmy nie za dużą, bo wycieczka w spódnicy to może nie najlepszy pomysł. W każdym razie świetna spódnica, trochę duży rozmiar na mnie, ale ona ma gumę, więc to nie przeszkadza, a luźniejsza spódnica zawsze wygląda lepiej, nie jest się opiętym zbyt i też wygląda się szczuplej, trochę większej, tego typu oczywiście spódnicy. Ona nie spada z pasa. Patrzcie, jakie ma przepiękne wzory i kolory. Naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobała ta spódniczka. Też to nie była jakaś bardzo tania spódniczka. No ale cena second handowa, powiedzmy. Nie było to 10 zł, ani też nie było to 100 zł. Już nie pamiętam tak konkretnej ceny. No i tutaj też sukienka. Chciałam Wam pokazać stylizację Asi w sukience, którą dostała ode mnie... takie truskawki na urodziny i z torbą również ode mnie. To też są właśnie zakupy niedawne, lumpeksowe. Ja uważam, że zarówno torba, jak ta sukienka w truskawki są przepiękne. Sukienka jest zresztą z takiej cieniusieńkiej bawełny. No i moi drodzy, tak to wygląda. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym przepięknym płaszczu i w ogóle o tym całym stroju. Koniecznie piszcie, jak się Wam podobała ta sesja, bo jestem bardzo ciekawa. Moi drodzy, jeszcze tak na szybko pokażę Wam z bliska, bo niektórych rzeczy nie było tam dobrze widać. Tutaj jest ta spódnica od Jackpot z bawełny. Jest naprawdę superowa, jest minimalnie za duża. Ona mi troszkę za nisko wisi, niżej niż bym chciała. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby przepiękną jakościową spódnicę dobrej marki w stylu Old Money, to Was zapraszam oczywiście do kontaktu mailowego, który będzie podany w komentarzu. Druga spódnica, którą też tak było średnio widać, to pokażę Wam teraz tylko zbliżenie jeszcze tej jedwabnej spódnicy kremowej. Naprawdę jest, no zobaczcie, jest idealna, jest przepiękna. Myślę, że to jest rozmiar między M a L, dokładne wymiary oczywiście mogę podać. Na mnie jest za duża w pasie i, no i w biodrach też, więc jest to nie mój rozmiar, ale naprawdę, zobaczcie, jest doskonała, jest w doskonałym stanie. Piękny, kremowy jedwab, taki mięsisty i gruby. To jest spódnica vintage i naprawdę uważam, że jest to naprawdę super znalezisko. I podszewka jest też, jest albo, wiecie co, podszewka chyba nie jest z jedwabiu, ale jest na pewno z wiskozy, więc jest świetna, świetnej jakości. Fajna długość, taka prawie że do kolana, więc też może być to spódnica do pracy, na jakąś elegancką okazję. Cudowny kolor, moim zdaniem, kość słoniowa. Także
dwie spódniczki, które się naprawdę bardzo udały. Spódniczkę Adidasa już widzieliście, to już się nie powtarzam, ale teraz pokażę Wam te trzy sukienki, które później kupiłam. I jedna z tych sukienek to jest to, co mam na sobie, jest naprawdę super, super fajna. Oczywiście nie zapamiętałam marki, ale napiszę Wam na ekranie, co to za marka. Ona jest w takim stylu lat 40. Nawet może w stylu takim, wiecie, jak są filmy z okresu II wojny światowej, to często dziewczyny mają właśnie taki krój sukienki na sobie. Myślę, że jest to dość schlebiająca sukienka, jest raczej węższa w kroju i ma tutaj takie typowe właśnie marszczenie wokół biustu i dłuższe rękawki, takie krótkie, ale dłuższe. No i zobaczcie na te piękne kolory, naprawdę, no jestem zachwycona tymi kolorami. Prześliczne kolory ma sukienka. Według mnie to jest właśnie taki typowy lata 30, lata 40 krój sukienki. Bardzo ładne, oblekane guziczki. To jeszcze Wam pokażę z bliska. To kupiłam na nowym towarze w Kameleonie w Wieliczce. W Kameleonie przez K, bo jeszcze jest Kameleon przez C. To nie ten. W każdym razie, no, jest przefajna, cieniutka z wiskozy. Piękny kolor, naprawdę zakochałam się w tej kolorystyce. No i oczywiście, jak zwykle, mam dylemat, czy zostawiać, czy nie zostawiać, także dajcie znać. Koniecznie. Kochani, druga sukienka wcale jej nie ustępuje jakością. I jest to sukienka od Tommy Hilfiger. Zobaczcie, bardzo, bardzo fajna jakościowa. Tutaj będzie pokazana metka. Z takiego grubego materiału. Już Wam powiem dokładnie, co to jest. Słuchajcie, nie mogłam doczytać metki, ale tymczasem okazało się, że zewnętrzna warstwa to jest taki gruby materiał łączący liocel z bawełną, więc bardzo dobry materiał, przepiękny kolor ciemnego jeansu. No i zobaczcie mnie w stylówie z torebką jeszcze, która będzie w kolejnym holu, ale postanowiłam ją użyć, bo jest takim stylu pasującym do tej sukienki. No i w płaskich balerinkach granatowych. Myślę, że do tej sukienki praktycznie każde buty będą pasować, czy to jasne, czy to ciemne, czy cieliste nawet. Jest prześwietna ta sukienka. Bardzo mi się podoba i jest bardzo dobrej jakości, to na pewno. I słuchajcie, ostatnia sukienka. Ostatnia sukienka to taka sukienka, której mogliście mnie widzieć w live. Jeżeli nie widzieliście, to sobie zobaczcie, bo już nie będę nagrywać kolejnej stylówki. Jest śliczna, po prostu 100% bawełna i to jest Joey Brown. O ile dobrze czytam, tak. Rozmiar 38. Rzeczywiście ona jest właśnie, tak jak mówiłam w live, minimalnie za duża w biuście na mnie. Albo po prostu powinna to być MK i wtedy nie ma znaczenia ten rozmiar biustu. Jeżeli na S-kę, to jeżeli ktoś ma większy biust, to będzie dobra, bo po prostu przez to, że ja mam tutaj luz z przodu, rękawki mi się zsuwają. Ale na M-kę lub na S-kę z dużym biustem będzie na pewno dobra. W każdym razie zobaczcie, jakie piękne kolory, no po prostu zakochana jestem, przecudowne kolory ma. Gdyby nie ten rozmiar, to już by była moja, bo jest naprawdę zjawiskowa. Ślicznie uszyta, bardzo ładny dekolt, taki naprawdę, naprawdę wdzięczny dekolt kopertowy. Także udały się te trzy sukienki, a ja już Was zapraszam na kolejny haul lumpeksowy i zabieram Was do lumpeksu z Wadowic, które będzie już za kilka dni. Zobaczycie to prawdopodobnie już we czwartek, tak mi się wydaje. A tymczasem zapraszam Was na inne media społecznościowe i na wtorkowy vlog, taki krótszy, w którym zobaczycie jakieś tam przebitki z unboxing pewnego zestawu do ekosprzątania, a także krótkie takie migawki, przebitki ze stylówkami na Barbie, bo teraz jest to temat na topie, więc oczywiście, że trzeba zrobić takie stylówki, trzeba się tym pobawić, bo pamiętajmy, że moda jest do tego, żeby się tym bawić, żeby się tym cieszyć, żeby po prostu mieć frajdę z ubierania się i robić z tego trochę event, trochę taką właśnie fajną zabawę, a nie męczenie się z tym. Jeżeli chcecie, żeby Was wystylizować albo zrobić Wam jakąś fajną, taką fun sesję, to zapraszam Was do kontaktu, bo razem z Anią wymyślamy takie tematy sesji. Mamy też trochę kostiumów, trochę fajnych akcesoriów. Możemy wymyślić dla Was coś superowego, jeśli chcielibyście taką usługę. Także też Was do tego zapraszam i oczywiście też kontakty do Ani fotografki oraz do mnie są w opisach filmiku oraz w komentarzu. Kochani, pozdrawiam Was już bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!